Cześć, witam Was. Ja nazywam się Wojtek. Tutaj na tym kanale nauczysz się języka niemieckiego, jak zresztą widać. Temat tego odcinku to jest drugi odcinek. 100 najważniejszych zwrotów w codziennych rozmowach po niemiecku. To jest dla początkujących, ale nie jeden, przepraszam, zaawansowany mi napisał: Wojtek, jawohl, das passt. Fajnie powtórzyć. Także to są takie zwroty gotowe, które są efektywne w takim sensie, że nauczycie się je i od razu możecie je używać. Ja bym chciał, abyście je używali, a nie tylko na pamięć je wykuć, a potem nie używać, bo wtedy giną, wtedy stracicie je. Dla tych, którzy są ewentualnie pierwszy raz tutaj na tym kanale, ja czytam raz po polsku i potem 2, 3, 4 razy po niemiecku, abyście też mogli wymowę wysłuchać, wyłapać i zobaczyć, jak Wam to wychodzi. No i jak ja to zawsze lubię mówić, lecimy z koksikiem. Teraz lecimy zdanie 51, a jeżeli jeszcze nie widziałeś pierwszej części, to tutaj u góry w prawym rogu wyświetlę, możesz kliknąć tam, obejrzeć pierwszą część i potem oczywiście wrócić do tej części, jeżeli Ci się pierwsza część podobała, a jeżeli Ci się pierwsza część nie podobała, to i tak wróć do tej części. Bo fajnie. A kto mnie w ogóle całkiem też nie zna, to ja. Tu nie jest nauka na sztywnego, tylko troszeczkę luzu musi być, bo ja też nie lubiłem nigdy w szkole siedzieć, jak ktoś był na maksa taki spięty i raz, dwa, trzy, cztery i teraz do domu i jeszcze raz. Wiecie, o co chodzi? Dobra, jak minął twój dzień? Viva dein Tag. I te wszystkie zdania, i zresztą we wszystkich moich filmach, to nie są jedyne zdania, jedyne możliwości, tylko po prostu jedna z wielu, tak? Bo często pisze ktoś mi: Wojtek, jak minął twój dzień? Można też inaczej powiedzieć: Ich weiß das, mein Freund. Okej, okay. Czyli Viva dein Tag. Viva dein Tag, schreib es in die Kommentare. Und wenn dir der Film gefällt, auch das. Czyli jak był twój dzień, jak ci twój dzień minął, możesz to wpisać w komentarzach, albo jak ci się film podoba, co chcesz. Viva dein Tag. Wszystkiego dobrego, alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Gratulacje. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. I tutaj powiem Wam, że herzlichen Glückwunsch można powiedzieć na wszystkie gratulacje. W sensie takim, że ktoś ma urodziny, ktoś ma Hochzeit, ślub, obojętnie co, czyli zdałeś prawko, zdałeś coś, no cokolwiek. Herzlichen Glückwunsch. I też można, uwaga, powiedzieć herzlichen Glückwunsch tak ironicznie, jak komuś coś się stanie, w sensie, że spadł mi telefon, pobiła się szybka, na herzlichen Glückwunsch. Wiecie, o co chodzi? To jest takie ironiczne. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Szybkiego powrotu do zdrowia. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. 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 UNG jest takie połknięte. Gute Besserung. Besserung. Powodzenia. Viel Glück. Nie Glück. Jak polski gracz Glück. 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 Viel Glück. Viel, wiadomo, się E nie wymawia, jest po prostu długie I. Viel Glück. Czyli viel się nie wymawia E, a Glück się nie wymawia C, ale już nie będę tak wchodził głęboko, po prostu viel Glück. Ma być łatwo, ma być efektywnie dla początkujących. O to tutaj chodzi w tym filmie. Viel Glück. Copy and paste, czyli kopiuj i wklej. Uważaj na siebie. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Jak ktoś gdzieś idzie, jedzie, nie wiadomo jak daleko, jak długo, po co. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Przepraszam, jeżeli przepraszacie kogoś za coś. Nie w sensie takim Entschuldigung, czy mogę tu przejść, tylko takie, że komuś coś złego zrobiłeś, powiedziałeś i potem się przepraszasz, to mówisz wtedy es tut mir leid. Es tut mir leid. Można też bez es. Po prostu tut mir leid. Tut mir leid. Es tut mir leid.
das tut mir leid. Genau das, also das tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. To można zresztą na przykład powiedzieć, jeżeli komuś ktoś umrze w rodzinie, to też można powiedzieć, das tut mir leid. Es tut mir leid. Nie ma problemu. Kein Problem. Kein Problem. Das ist doch kein Problem. Przecież to nie jest problem. Kein Problem. Kein Problem. Nic nie szkodzi. Das macht nichts. Das macht nichts. Wjechałeś komuś na światłach. Das macht nichts. Nic się nie stało. Ja. Kiedy takie przykłady przychodzą do głowy, muszę to teraz powiedzieć, bo już się zaśmiałem. Starszy pan jedzie, z tyłu mu piękna młoda kobieta, stuknie go samochodem, on wychodzi, patrzy, ale das macht nichts, wiecie o co chodzi? Das macht nichts, das macht nichts. Tylko przykład, nie musi to być dla was śmieszne, to po prostu mi tak przyszło do głowy. Das macht nichts. Jak to się nazywa po niemiecku? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? I tutaj jak ja mówię, wie heißt das auf Deutsch, to ja nie robię taki cut, taki wiecie, takie wie heißt das, tylko wie heißt das. Wie heißt i potem już mówię das. Wie heißt das? Tutaj te T jest prawie, że tego nie słychać, prawie, że tego nie wymawiam. Wie heißt das? Jak to mówicie, musicie po prostu dokładnie te zdanie powiedzieć 50 razy, to sami będziecie może czuli, że wie heißt das, wie heißt das, wie heißt das, wie heißt das, wie heißt das? Auf Deutsch, auf Polnisch, auf Russisch, auf Czechisch und so weiter und so fort. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jak to się nazywa po niemiecku? Wie heißt das auf Deutsch? Czy może pan, pani to zapisać? Können Sie das aufschreiben? Czy mógłby pan, czy pani to napisać? Können Sie das aufschreiben? Können Sie das aufschreiben? Können Sie das aufschreiben? Können Sie das aufschreiben? Aufschreiben, aufschreiben. Aufschreiben, można powiedzieć, lub aufschreiben, aufschreiben. Gdzie się mówi B i M, tak jakby było naprawdę B i M. Aufschreiben, aufschreiben. Nie bym, tak jak ja to przed chwilą powiedziałem, tylko aufschreiben. Ja, ja bym to tak powiedział. Mam pytanie. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. A zresztą, jak nie znacie tego triku mojego, możecie to słuchać nie oglądając. Czyli możecie położyć sobie tableta czy tam smartfona gdzieś, gotować, kąpać się, brać prysznic, jechać samochodem do pracy, jechać samochodem z pracy lub z rodziną na wakacje. Wszyscy mają wtedy korzyść. Ach, mein Gott, jak ja jestem znowu śmieszny dzisiaj. Klauna zjadłem, się mówi po niemiecku. Ich habe ein Clown gefrühstückt, czyli zjadłem klauna na śniadanie. Ja. Bo ja tak mam. Ich habe eine Frage, mam pytanie. Findest du das lustig? Czy jest to dla ciebie śmieszne? Jak nie, to też nic nie szkodzi. Jak się mówi coś tam po niemiecku? Wie sagt man coś tam auf Deutsch? Na przykład... Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, jak chcecie coś pokazać, czyli Ehering, obrączka ślubna. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Jak to się mówi po niemiecku? Nie wiem. Ich weiß nicht. Albo ich weiß es nicht. Ich weiß 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 nicht. Czy mogę pomóc? Kann ich helfen? Kann ich helfen? I tu znowu mamy helfen i helfen. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Kann ich helfen? Hm? Kann ich helfen? I tutaj wy musicie sobie po prostu wyrobić wasz styl, waszą mowę, jak wy chcecie to wypowiadać. Po prostu ja... Jak to coś mówiliście tyle razy, że już mówicie helfen, to jest helfen. Jak mówicie helfen, to jest helfen. To nie jest źle. Nie? To nie jest źle. Bardziej poprawne to jest nawet, ale że po prostu tak jest jak jest w mowie. Znacie zresztą z polskiego. Dobry? Można mówić dzień dobry albo dobry?
Wiecie, o co chodzi. Co pani lub pan chciałby, co pani chciałaby? Was möchten Sie? 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 Czego się pan, pani napije? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Bier? Cola? Was möchten Sie trinken? Wezmę to. Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme das. Oder das. Oder das. Ich nehme das. Nehme. Czy mogę zapłacić? Kann ich zahlen? Kann ich zahlen? Kann ich zahlen? I tutaj można rozróżniać können od dürfen, bo können to jest umieć, a dürfen móc. Czy mogę już zapłacić? Tak? W sensie, czy pani mi już teraz pozwoli zapłacić? Bo móc to ogólnie nikt oprócz was nie umie odpowiedzieć. Jak umiesz zapłacić, to pewnie umiesz. Ale w tym przypadku, i to jest taka mowa potoczna, to jest standardowe. Kann ich bezahlen? Kann ich bezahlen? Czy mogę już zapłacić? Albo zahlen? Zahlen, bezahlen? Nie potrzebuję tego. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Tu mamy te ciężkie niemieckie R wie Richard. R wie Richard. Ich brauche das nicht. Ich brauche. Ja to teraz tak już przesadzam, nie? Bo to tak się też nie mówi. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Oczywiście można powiedzieć brauche das nicht, bo to też każdy zrozumie. I jak nie zrozumie, to udaje, że nie zrozumiał, bo ich brauche das nicht. Sami słyszycie, jest niewielka różnica między ich brauche czy ich brauche. Słychać. To mi się podoba. Das gefällt mir. I tutaj i teraz powiem wam tak, bo live z livestreamie mi napisali, dwóch, trzech, trzech. Wojtek, musi przypominać, żeby subskrybowali twój kanał. Okej, okay, przypominam, bo mi przypomnieli. Jeżeli wam się teraz już coś podoba z tego filmiku, albo ten cały filmik, to możecie mi, jak chcecie, zalajkować, skomentować i zasubskrybować ten kanał. Ja będę się cieszył jak małe dziecko, a was to nic nie kosztuje. I mi wtedy to się podoba, czyli das gefällt mir. To mi się nie podoba. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. I tutaj nie tłumaczcie sobie dosłownie, bo po polsku się mówi to mi się nie podoba, a po polsku, po niemiecku się mówi das gefällt mir nicht. Lubię to. Ich mag das. 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 Gut, nie lubię tego. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Daj mir na to jakieś ciastko. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Albo jest rozmowa o piłce nożnej, a ja powiem wtedy, ich mag das nicht. Was magst du nicht? Na Fußball. Ich mag Fußball nicht. Przykład. Ja lubię piłkę. To znaczy, jak jest jakieś mistrzostwa czy coś. Bo liga to mnie tam nie obchodzi. Jest za późno. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Tut mir leid. Es ist zu spät. Tut mir leid. Es ist zu spät. Sorry, za późno. Es ist zu spät. Jest za wcześnie. Es ist zu früh. Es ist zu früh. Es ist zu früh. Czyli ktoś puka do szyby, bo chce kupić sobie swetr, V&M, ale jest jeszcze za wcześnie, za szybko. Es ist zu früh. Es ist zu früh. Jestem zajęty. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Tu też można opisać, ich habe keine Zeit, albo ich mache etwas anderes, robię coś innego, albo ich bin beschäftigt. Jestem zajęty.
Ich bin mit coś tam, coś tam, coś tam beschäftigt, też idzie powiedzieć. Mam czas, ich habe Zeit. Komm her, ich habe Zeit. Chodź tu, mam czas. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Jestem gotowy. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Für das Zertifikat A1, A2, B1, B2, C2. Ich bin bereit. Jestem pewny. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Jestem przepięty. Pasami. Ich bin sicher. To jest poprawne. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. I jak już wtedy mówiłem, TR zawsze, zawsze to samo. Jak kto umie wypowiedzieć. Das ist richtig. Czyli powinni wszyscy to zrozumieć, oczywiście. Das ist richtig. To jest błędne. Das ist falsch. Das ist falsch. 1 plus 1 gleich 3. Nein, das ist falsch. Czyli 1 plus 1 to 3. Nie. To źle. To jest błędne. To nie tak. To nie pasuje. Nie jestem pewny. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Bo wtedy było ich bin sicher. Albo można też powiedzieć ich bin mir sicher. Jestem pewny tego, jestem pewien tego, że coś tam było, czy jest, czy coś tam. Ich bin mir sicher. A Gegenpart, czyli to odwrotne, to jest ich bin mir nicht sicher. Czyli nie jestem pewny czegoś. Pewny, ja, tak jak przed chwilą już tłumaczyłem. Ich bin mir nicht sicher. To jest proste. Es ist einfach. Das ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach. Skakanie z bungee, przykład. Es ist einfach. Nie wiem, nie skakałem i też nie będę skakał, ale powiem teraz na tym przykładzie, das ist einfach. To jest trudne. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Jest ciężkie, jest trudne. Ciężkie nie w sensie kilogramowo, tylko trudne. Es ist schwierig. Deutsch zu lernen ist schwierig oder einfach. Na temat tego rozmawialiśmy na livestreamie wczoraj, przedwczoraj. I ja, zależy ile czasu zainwestujesz w to właśnie. Czy wolisz oglądać seriale na Netflixie, czy mój kanał oglądać na przykład. Lub inne kanały, bo jest dużo kanałów, z których się można języka niemieckiego nauczyć. Es ist schwierig. Nie obchodzi mnie to. Das ist mir egal. 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 Tutaj też tak trochę połknięte T. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Jestem zadowolony. Ich bin froh. Ich bin froh. Na szczęście coś tam. Ich bin froh. Zdałem do następnej klasy. Ich bin froh. Zdałem prawo jazdy. Ich bin froh. Jestem smutny. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Jestem smutny. Ale nie ja i nie teraz i nie tu. Jest mi wstyd. Es ist mir peinlich. Es ist mir peinlich. Es ist mir peinlich. Es ist mir peinlich. Jestem z ciebie dumny. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Stolz. Duma. Der Stolz. Ich bin stolz auf dich. Jestem dumny z ciebie. Boję się. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh nein, ich habe Angst, boję się. Ich habe Angst.
A jak się nie boisz, to powiesz, ich habe keine Angst. Jestem zaskoczony. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. I tu wiadomo, oczywiście można być pozytywnie i negatywnie überrascht, czyli zaskoczony. Ich bin überrascht. 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 Polskim R. Überrascht. Yes, ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Überrascht. Wszystko w porządku. Albo jest w porządku. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Hey, alles gut. Es ist in Ordnung. Przypominam sobie teraz ten wypadek. Ładna pani, starszy pan. Es ist in Ordnung. Das macht doch gar nichts. Es ist in Ordnung. Hey, może numery? Vielleicht doch nicht. doch nicht in Ordnung, ja. Genau. Es ist in Ordnung. Mein Gott, a ja wypiłem tylko wodę. Z kranu. Hm? Co wy macie za kranówkę tam w waszej wiosce? Proszę wejść. Bitte kommen Sie herein. Bitte kommen Sie herein. Bitte kommen Sie herein. Proszę wejść. Bitte kommen Sie herein. Proszę zamknąć drzwi. Bitte schließen Sie die Tür. 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 Na klar. Proszę włączyć światło. Bitte machen Sie das Licht an. 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 Proszę wyłączyć światło. Bitte machen Sie das Licht aus. Czyli anmachen, ausmachen. Bitte machen Sie das Licht aus. Bitte machen Sie das Licht aus. Bitte machen Sie das Licht aus. Jest gorąco, es ist heiß. Es ist heiß. Jest gorąco. Lato, ale od poniedziałku już koniec lata, co najmniej tutaj u nas. Es ist heiß. Jest zimno. Es ist kalt. 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 Pada deszcz. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. No i kolejny raz dziękuję za twój czas, za wasz czas. Jak już mówiłem, jak chcecie, piszcie coś w komentarzach, czy wam się podoba. Pierwszy odcinek, powiem wam się podobał. Większość bardzo pozytywne komentarze pisali. Jestem ciekawy, jak ten mi wyszedł i wam się podoba. Czy będzie kontynuacja w takim stylu, czy po prostu sam coś znowu zmienię. Lasst es mich wissen, czyli dajcie mi znać, napiszcie w komentarzach, kto chce, łapkę w górę, subskrybuj kanał. No i co? To było wszystko na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczorku, kiedykolwiek to tam oglądacie, odsłuchacie. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Wasz Wojtek.